Cześć, witajcie, witajcie grubo po wschodzie słońca, ale nie myślcie sobie, że spóźniłem się na wschód słońca. Otóż to nie, nie, to nie jest ten kanał. Jestem tutaj przed wschodem słońca. Jest jesień, pełną gębą, słychać wszędzie wspaniałe odgłosy rykowiska. W tle też jeszcze słychać żurawie, więc to wszystko od rana to jest spektakl. To jest spektakl dźwięków, ale nie światła. Dzisiaj światło jednak nie dopisało. Mgły są, bo to widać, że mgła gdzieś tam delikatna jest. Troszeczkę pudruje ten krajobraz daleko, ten daleki krajobraz pudruje, no ale ten bliski nie. To nie jest jakaś taka mgła, która wygląda majestatycznie na zdjęciach. Jest też gruba pokrywa chmur. No nie tutaj, nie tutaj, bo tutaj się przejaśniło. Dlatego też, jak już widzicie, aparacik sobie stoi na statywie. Nie wiem, która jest godzina, bo szczęśliwi czasu nie mierzą. Prawdopodobnie jest po godzinie 8, bo słońce jest wysoko, ale jest całkowicie zasłonięte przez chmury, więc nic nie widać. Ale dzisiaj zrobiłem coś, o czym marzyłem przez 12 miesięcy. Tak, przez 12 miesięcy myślałem tylko o jednym, żeby tutaj wrócić w to samo miejsce i coś nagrać dla was. I może okej, warunki nie dopisały, ale mamy jeszcze kilka dni na to, ale już się udało. I tak, tutaj zaraz wleci wam przebitka z filmu, który sobie czekał przez 12 miesięcy, żeby wam pokazać. Jakiegoś zwierzaka po drodze schowam. Tak, wezmę do domu. On już jest nawet zmontowany, ale kiedy go zmontowałem, była już zima w sumie i pomyślałem sobie, że jaki jest sens puszczania wam filmu o rykowisku, o jesieni, zimą, to nie ma sensu, a wiosna to już w ogóle. No i tak czekałem z tym filmem 12 miesięcy i dzisiaj wam pokażę przebitki z filmu, który pokażę wam, bo muszę go upublicznić, chociaż nie chciałbym, bo też z każdym filmem czuję, że się rozwijam, więc ten film ma swoje niedoskonałości i nie jestem z niego zadowolony, ale mam nadzieję, że jak wam go puszczę, to wam się spodoba. A tak, dobra, to już w ogóle jeleń. To, co tutaj widzimy, to jest drzewo. Możecie je kojarzyć z Instagrama. Pojawiało się już na kilku zdjęciach. Fenomenalnie wygląda późną jesienią. To jest jeden z tych dębów, który późno zmieni kolory i późno będzie zrzucać liście. Ja go bardzo lubię. Chodzę i poluję na to, aż on się podpali na żółto. Po czym przychodzę następnego dnia i okazuje się, że wszystko już leży na ziemi. A ten dzisiejszy kadr będzie takim, można powiedzieć, moody shotem, bo on jeszcze nie jest nawet troszeczkę zafarbowany. No jest jedna gałąź, która po prostu uschła i dlatego zmienił kolory. Ale tutaj mamy fajne kolory. Zobaczcie na te trawy tutaj, czerwone. No i tak ja sobie wymyśliłem ten kadr. Zresztą nie stójcie tak, chodźcie, pokażę wam z bliska, nie wstydźcie się. Pokażę wam, gdzie on był. Tu wyszedł. No dobra, chciałem wam pokazać w fajny sposób to zdjęcie, ale jednak nie wygram z komórką i komórka tutaj domagała się, żeby pokazać wam, jak to wygląda, więc proszę bardzo, komórko, pokazuj, jak to wygląda. No tak wygląda ten kadr, ciasny kadr, no bo sami widzicie, co tutaj się dzieje, no to nie ma rewelacji. 200 mm, czyli taki optimum. Tak, armata Sigma 100-400, no musi być, no rozumiecie, rykowisko i bez Sigmy, bez czegoś takiego, no musi to być. Przysłona, zobaczcie, to jest 6,3. Dlaczego tak? No nie ma mgły, ale chciałbym jakiś tutaj wprowadzić taki element separacji tego
tego planu pierwszego, czyli drzewa. Chciałbym to, co jest w tle, zostawić rozmyte, żeby nie przykuwało za bardzo uwagi, no i też, żeby się nie rozmyło, bo kiedy ustawicie, kiedy zbyt przymkniecie przysłonę, no to to, co jest z tyłu, zleje się z koroną drzewa, a nie chcemy tego, przynajmniej ja nie chcę na tym zdjęciu, chcę, żeby wyskoczył mi, tak naprawdę ten dąb ma mi wyskoczyć z tego zdjęcia, z obrazu. No słońce zaczyna świecić, więc mamy tutaj tak centralnie od przodu delikatnie podświetlony to drzewo, ale mamy coś w rodzaju ekranu, bo mamy grubą pokrywę chmur, no czyli mamy darmowy ekran, który nam rozproszy to światło i przyznam Wam się bez bicia, nie jestem jakimś, wiecie, mistrzem fotografii i kiedy mam taką pogodę jak teraz, to bardzo się cieszę, bo słońce jednak troszeczkę mi przeszkadza w robieniu zdjęć i nie jestem jeszcze taki, wiecie, w 100% oblatany, żeby poskromić te kontrasty, wysokie kontrasty, kiedy teraz by zapaliło się światło, kiedy by nie było tych chmur, no to by było nieciekawie, dla mnie nieciekawie, może to by wyglądało fajnie, ale ja bym sobie nie poradził, wiem, żebym zbyt dużo czasu spędził na to, żeby to jakoś zagrało. No dobra, nieważne, ja zrobię to zdjęcie, upewnię się, czy stabilizacja jest wyłączona. Tak, stabilizacja jest wyłączona, zobaczę, czy mam wyłączony krop, bo wow, robię na kropie. Kolejne przestępstwo. Robię na kropie. Tak, robię na kropie. Żebyście wiedzieli. Kropuję zdjęcia. No nie boję się jeszcze bardziej. Oprócz tego, że to jest to teleobiektyw, to i tak kropuję te zdjęcia i jakoś jeszcze nikt mnie nie wsadził do paki za coś takiego. Nie bójcie się kropować zdjęcia. Jeśli coś Wam się nie podoba, ciachajcie, wyrzucajcie. Proste, to ma się Wam podobać. To ma się Wam podobać, a okej, jeśli jesteście takimi, można powiedzieć, nie wiem, purystami, czy jak to zwał, że chcecie mieć od początku zbudowaną tą kompozycję, super, propsuję i szacun wielki, że tak Wam się chce. Ja też, okej, staram się też zrobić od początku tą kompozycję, jednak w 99% przypadków, kiedy już oglądam to zdjęcie z bliska, przeglądam w powiększeniu, widzę, że ten detal mi nie pasuje, tamten, no i wtedy sobie kadruję jeszcze bardziej. No a tutaj, jeśli chodzi o ten krop, no to też jak chcę jeszcze większą ogniskową sobie zyskać, no to przełączam się właśnie w tryb APS-C, no i wtedy mam tak, jakbym miał po prostu zwykłą alfę 7, czyli bym miał tutaj coś około 20 megapikseli. Chociaż powiem Wam tak, nawet ja do 6, ja nawet do 6 megapikseli mogę skropować, jeśli mi naprawdę na czymś zależy. No dobra, koniec zgadki, robię to zdjęcie, bo tutaj, o, jeszcze ładniej, kurczę, co tutaj się dzieje? Thank you.
Witajcie następnego dnia. Tak jak widzicie, to już jest stary rynsztunek. Strój bojowy Lackiego wrócił, a to znaczy, że dzisiaj było polowanie. Całe szczęście bezkrwawe polowanie. Coś tam się udało sfotografować. Słońce powoli wstaje, jest za 5 minut wschód słońca. Tak, dzisiaj już jest za 5 minut wschód słońca. No i ja chciałbym powiedzieć, że zmanifestował mi się tutaj jakiś kadr i tak dalej. Nie, po prostu sobie szedłem, zobaczyłem sobie, o, to jest ładne i postanowiłem zostawić aparat. No i tak, jestem w bardzo fajnym miejscu, w którym często przechodzę, ale rzadko kiedy chcę zrobić tutaj zdjęcie, czekając na coś fajnego. Dzisiaj pomyślałem sobie, że jest to odpowiedni moment, żeby zrobić tutaj zdjęcie, bo jest to takie pogranicze jesieni i późnego lata. Czyli mamy tutaj zieleń, ale to już nie jest ta zieleń. Mamy tutaj żółć, ale to jeszcze nie jest ta żółć. Fajnie to wygląda, według mnie takie fajne oliwkowe barwy, coś co bardzo lubię. Bardzo, bardzo lubię takie kolory. No i przez to, że dzisiaj jest kolejny pochmurny dzień i tak wiedziałem, że będzie pochmurnie, bo korzystam z aplikacji, która mi o tym mówi. To nie jednej aplikacji. No raczej tak o sobie pstrykam z wami, chodzę z dwoma statywami. Ten kadr, który sobie dzisiaj zaplanowałem, tak jak widzicie, już widzicie. Ponownie Sigma 100-400, czyli coś dłuższego. Coś, co kupiłem z myślą o zwierzakach, tak. Lubię sfotografować zwierzaki, choć tego nie widać na Instagramie, ponieważ zwierzaki się mnie po prostu boją albo po prostu tak chodzę nieporadnie, że uciekają. Ale myślę, że raczej to pierwsze, bo chodzę jak ninja. Chociaż nie, bo ostatnio spotkałem leśniczego, który powiedział, że słychać mnie było już gdzieś tam daleko, a jeszcze na wiosnę zaczepił mnie jakiś ornitolog, który powiedział, tak, słyszałem, jak pan nagrywa te swoje durne vlogi. Naprawdę wiele razy przychodziłem tutaj z myślą, kurczę, zrobię to zdjęcie i coś mi zawsze nie grało, czegoś mi brakowało i dzisiaj chyba zrozumiałem, co chcę zrobić. No więc wziąłem Sigma 100-400, czyli pomyślicie sobie, że będzie po prostu ciasny kadr, może coś na 200, na 300, ojejku, na 400 mm. Pół na pół. Postanowiłem zrobić zdjęcie na około, już wam powiem. Najpierw postanowiłem zrobić zdjęcie na około 105 mm i fajnie mi to wszystko wyglądało, ale było czegoś za mało. Więc postanowiłem przekręcić aparat pionowo i zrobić panoramę na 200 mm, czyli to będzie coś szerokiego, a zarazem wąskiego. Bardzo fajny taki, to będzie taki look rodem z średniego formatu, bo to będzie kilka linii, ale nie cyfrowego średniego formatu, bo jeszcze nie widziałem, żeby był jakiś ogólnodostępny średni cyfrowy format. To będzie w stylu raczej prawdziwego średniego obrazka. Słońce, pomimo tego, że już powinno wyjść, to tak naprawdę chowa się za chmurami, co mnie troszeczkę niepokoi. No, ale to dopiero początek dnia, Ja się tutaj poszwędam. Wczoraj zacząłem nagrywać jedną scenkę dla was, po czym zrozumiałem, że to nie jest to, bo zaszło słońce. I to jest też taka trudna robota, kiedy kręcę dla was, więc ja idę szybciutko do aparatu, zanim te wszystkie kolory mi uciekną i zrobię to jedno zdjęcie i pokażę wam, co ja tutaj wymyśliłem. Thank you.
słuchajcie, przeszedłem może 10-15 metrów i zobaczyłem fajny obraz, a mianowicie dwa łabędzie, które rozkładały skrzydła i się otrzepywały. No i tak postanowiłem sobie coś pokręcić, ale kątem oka zobaczyłem, że coś mi nie gra i zobaczyłem na drzewie wielkiego, ogromnego ptaka. Nazwijmy go sobie może roboczo pelikanem. Tak, sorry, przepraszam wszystkich ornitologów i znawców ptaków, wielbicieli ptaków, ale okej, nie znam się i nie boję się przyznać do tego, że po prostu nie jest to moja dziedzina, nie mam pojęcia, nawet nie chcę zgadywać. Dla mnie to jest pelikan, polski pelikan, przyleciał i zabłądził. Jednego takiego w życiu widzę. Tutaj mi się nagrywa filmik, on sobie tam po prostu skubie, nie skubie i tak dalej. No ale pomyślałem sobie, że bardzo fajną sprawą by było zrobienie panoramy z takim... Ojejku, co on tam wyprawia? Wiem, że to jest masakryczne, że tak się kurczę tutaj podniecam, ale coś takiego. No te wszystkie ptaszki polskie to są takie dziubaski malutkie, a tutaj mamy coś takiego. No kurczę. I postanowiłem zrobić panoramkę i powiem wam, jak tą panoramkę zrobiłem. Najpierw pomyślałem sobie, że muszę zrobić ptaka. No bo czekałem, aż ptak nam zapozuje, zrobi jakiś fajny ruch, żeby to nie było statyczne, po prostu siedzę, czekam, bo tak robił przez większość czasu. Siedział i czekał na tej gałęzi, nie wiem na co, ale co jakiś czas coś tam sobie skubał, gryzł, obgryzał, nie wiadomo co, ja się nie znam, ja nie wiem co robią ptaki, ptaki dziubią, dla mnie to jest chyba jedyne co mi przychodzi do głowy, no ja sobie robię tutaj tego ptaka i słuchajcie, nagle tutaj przychodzi dwóch fotografów, fajne chłopaki, jeden z nich taki bardzo fajnie rozgadany, sympatyczny gościu, no już tutaj gadka o byczkach i tak dalej, a tutaj ten ptak po prostu, kurczę, ja sobie myślę, kurczę, fajnie mi się z wami gada, ale tutaj ptak ucieka i takie moje pierwsze takie ornitologiczne uniesienie, takie wiecie, takie na żywo z wami to mam, tak z wami przeżywam takie ornitologiczne objawienie, że to jest coś fajnego i kurczę, no nie pomyślałbym, te łabędzie sobie tam latają, przepraszam, dziubią, pływają, łabędzie nie latają, łabędzie pływają głównie, no a tamten się tam po prostu gryzie. W tle jest mgła. Ja bym musiał wam pokazać, jak to wygląda, ale tak wiecie, no tak zaraz się ruszę, kogoś wystraszę, też staram się być cicho, bo chłopaki sobie tutaj fotografują. Kurczę, no sezon na byczki, więc tutaj też akompaniament byków, jeleni. Uwielbiam jesień, ale muszę wam pokazać. To jest to moje ornitologiczne uniesienie, zobaczcie, to jest to ptaszysko. Tutaj mamy mgiełkę, no fajnie to wygląda. Ja tutaj ciągle trzymam sobie spust na pilocie. Tak, pilot jest najfajniejszy do tego, nie trzeba trzymać tutaj, tylko po prostu pyk. Robi się coraz jaśniej. To jest już moje drugie podejście do tego zdjęcia, bo ptak teraz obrócił się w tą stronę, więc jest tak jak chciałem, bo wcześniej się gapił w tą stronę, co mi się nie podobało, ale teraz wygląda to fajnie na jedno pojedyncze zdjęcie. 400 mm zrobiłem, mógłbym nawet tak o zrobić. Myślę, że też by było fajne ukryć go sobie gdzieś tutaj, ale tak, zawsze jak zmieniacie ogniskową, to nie zapomnijcie też ustawić jeszcze raz ostrości. O, zobaczcie tego ptaka. Pelikan. Polski taki. Fajnie, o. Fajnie zapozował. Włączę mu, o, nagrywanko. Właśnie patrzysz w tamtą stronę, gdzie włączy nagrywanko. Znowu robi te swoje zasiadówki. O, to jest taka jego ulubiona poza. Po prostu siedzi, schowa głowę, ale jak wysunie tą głowę, to dzieje się naprawdę fajnie. Wiecie, tą panoramę mógłbym nawet zrobić tak. I teraz powiem wam, jak ja zrobiłem tą panoramę wtedy. Bo to jest, już jest zrobione. O. Ukrywam go, żeby mi program go... Ach, gdyby było na pionie, to by były skubańce. I tutaj go też ukrywam, o. I pstrykam. I tak zrobiłem, że później to jedno zdjęcie z tym ptakiem mi najdzie...
Udało się. Zobaczył, czy się udało. Chociaż nie na 50 sekundy, to tak słabo, ale... Ale udało się. Mamy fajne zdjęcie. Słońce co jakiś czas przebija się między chmurami, a ja próbuję tutaj zrobić takie jedno zdjęcie, w sumie panoramę. Na początku myślałem, że jest fajnie. Powiem tak, przyszedłem tutaj, zobaczyłem tą mgiełkę, jeszcze nie było tego słoneczka i pomyślałem sobie, fajnie jest, ale powiem wam tak, kiedy zaświeciło słońce i zobaczyłem, co tutaj się stało, no to ja już wiedziałem, że muszę poczekać, aż wyjdzie słońce. I teraz tak, niestety teraz czas gra na naszą niekorzyść, bo słońce jest coraz wyżej, a jednak to słońce działa najlepiej, kiedy jest nisko i przebija się między gałęziami, między liśćmi. Wtedy robi fajne smugi świetlne. No teraz jest wysoko. Jest wysoko, ale jeszcze nie osiągnęło czubków drzew, więc kurde, no czekam na to, aż to słońce się pojawi. Tu jeszcze jest szansa, jeszcze jest mała szansa. A tak, żeby nie było, 100 mm, więc szerzej się już na tym nie da. Mam jeszcze 50 i tak sobie myślę, może 50, bo tutaj, kurczę, ten czas mnie tak goni, tak nagli. Tutaj się tak to wszystko szybko zmienia, a też jak jest ostre światło, no to ja chcę się posiłkować bracketingiem. No jest światełko, więc wybaczcie, robimy zdjęcie. Słońce zachodzi, chowa się, ale to jest bardzo fajny czas, żeby pokazać wam ten kadr. Tak ze spokojem pokażę wam, o,
co wymyśliłem. Tu mamy to światło, wspaniałe światło, drzewa, mgły. Wygląda to rewelacyjnie, rewelacyjnie. No, trzeba było posiłkować się, oczywiście, że tak. Trzeba było posiłkować się bracketingiem ekspozycji. No, bez tego, no to by było ciężko, ale spójrzcie sami. No, czy to nie jest fajny kadr? Najbardziej interesuje mnie to, co jest tam. To ma przyciągać taką uwagę, sprawić, żeby widz pochylił się troszeczkę dłużej nad tym zdjęciem i chciał zobaczyć, co tam jest. Żeby przystanął na te kilka sekund. Panoramka będzie rozciągać się też tu. Tutaj nie ma nic ciekawego. Haha, żartowałem. Dalej, dalej, dalej. A tam był nasz ptak, ale się zmył. To jak zmienia się świat pod wpływem światła, pod wpływem słońca, to jest coś niesamowitego. O ile mgły są fajne i robią taki fajny nastrój, nad którym mamy pełną kontrolę, o tyle światło jest nieprzewidywalne. Dla mnie słońce jest nieprzewidywalne, to co robi jest nieprzewidywalne. Ja się tutaj pokręcę troszeczkę, myślę, że nie ma sensu w ogóle pakować tych aparatów, bo myślę, że zaraz coś jeszcze nakręcimy. Ja nie zamierzam tutaj odchodzić dalej niż na 50 do 100 metrów, więc dzisiejszy odcinek będzie taki o mniej chodzony, zresztą rzadko są chodzone.
co za szaleństwo, normalnie, kurczę, byłem sobie koło byków, koło stada jeleni, czy też tych rogowatych, bo tam były i sarny, i jelenie, więc już, ja już nie wiem, jak to się odmienia, ale, że tak powiem, to tam oni się integrowali, kurczę, no przeżycia nieziemskie, no jeszcze tak głośno był koło mnie, o kurczę, taki wiecie, samiec alfa, właśnie, odnośnie alfy, kiedy kończę zdjęcia, powiem wam taki mój trik odnośnie tego, kiedy kończę zdjęcia, tak jak widzicie, osłona przeciwsłoneczna już jest założona transportowo, tutaj zabezpieczone też jest do transportu, więc no znaczy to, że kurde, chyba się pakuje, ale na koniec zdradzę wam sekret swój, tajny sekret, kiedy kończę zdjęcia. I teraz tak, za wami już jest słoneczko, tak cieplutko, gorąco, no i statyw, mój statyw już się wygrzewa, bo powiem wam, jak ja kończę zdjęcia. Kończąc zdjęcia rozkładam wszystkie moje statywy, żeby nie chować ich, gdy są mokre. Później wezmę, jakoś ogarnę je z ziemi, z jakichś tam drobnych kamyczków i tak dalej, żeby mi się nic nie pozacierało, żeby nic tam nie wychodziło i tak dalej. Wiecie, że lubię długie ogniskowe, uwielbiam długie ogniskowe, a kończę wtedy, kiedy widzę, że zaczynam robić zdjęcia z ręki, tak jak teraz, no niby skończyłem, ale widzę, kurde, fantastyczny kadr, no i nie potrzebuję do tego statywu. Ale ja wiem po sobie, że jak już jest aparat w ręku, to już się nie ograniczam do ilości zdjęć, do jakichś takich większych przemyśleń, po prostu robię te zdjęcia i nie wierzę w to, że wy tak nie macie, bo kurde, no mnie ciągnie tak do robienia zdjęć, a właśnie kiedy nie ogranicza mnie czas, czyli mogę wyjść na długie czasy i nie mam poruszonych zdjęć z tej armatki, pomimo tego, że mam wyłączoną stabilizację, matko, narobiłem, to już naprawdę grubo poszło. Jak wychodzą mi zdjęcia nieporuszone z długich ogniskowych, bez stabilizacji, znaczy, że naprawdę powinienem już się spakować. Więc moi drodzy, ja kończę. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o komentarzach, o innych rzeczach. Nie wiem, jak to. Ja tam nie jestem youtuberem z profesjonalnym, żeby wiedzieć, co się mówi. Po prostu mówię wam cześć.